Dzień dobry. Przychody Atremu w pierwszym kwartale było 2/3 wyższe niż rok temu. Mocno w górę także budownictwo i segment modowy. Dziś porozmawiamy o szacunkowych przychodach spółek z grupy kapitałowej Immobile. Mikołaj Jerzy. Sławek Winiecki. Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. Przychody spółki Atrem w pierwszym kwartale wyniosły 32 miliony złotych. Mówimy tutaj o szacunkowych przychodach od początku roku do końca marca. Rok temu było to 66% mniej, czyli 19 milionów. Sławku, jak się zapatrujesz na ten wynik? Przykro mi, ale znacznie poniżej oczekiwań. Atrem jest spółką, która ma potencjał na dużo lepszy pierwszy kwartał. Liczę na to, że pierwszy kwartał następnego roku będzie znacząco lepszy. Mikołaj? Tak, no potencjał zespołu jest duży, a przede wszystkim to, że miejsca, w jakich działa Atrem, czyli i kontrakty dla wojska, i kontrakty związane z odnawialnymi źródłami energii, i zbliżające się wydatki w KPO, i cała transformacja energetyczna, a do tego jeszcze duże projekty związane z automatyką, w których teraz Atrem realizuje duże zadania i historycznie realizował te zadania. No to wszystko pozwala, napawa optymizmem na przyszłe okresy i na to, że ten zespół pozyska nowe tematy. Ja wierzę w Atrem i wierzę w to, że ten kolejny pierwszy kwartał będzie jeszcze lepszy niż ten. Tych tematów, jak tu ująłeś, jest na 461 milionów, czyli to jest kwota na koniec marca, trochę więcej niż ostatnio informowaliśmy, więc cały czas coś tam się dzieje, to są te kontrakty pozyskiwane poniżej tego progu informowania, prawda? No, oczywiście Atrem przez cały czas ofertuje z tą samą rytmiką, z tą samą dynamiką. Jestem pewien, że Atrem będzie powiększał portfel zamówień, bo to jest kluczowe dla Atremu w roku 2025 i 2026. Więc podobnież przyszedł przelew z KPO. Nie wiem, czy ktoś sprawdzał, czy przyszedł? No jeszcze nie do nas, dopiero trzeba wystartować. A, do nas nie, trzeba zrobić coś. Tak, okay. Trzeba coś zrobić, ale oczywiście ta aktywność w startowaniu do przetargów jest dość duża. Jak ostatnio rozmawiałem z Andrzejem Goławskim, to w zeszłym roku złożyliśmy ofert za ponad 2 miliardy w samym Atremie, więc widać też, że selektywność doboru tych zadań jest duża. No to obiecuję wyższe marże, jeżeli mamy selektywność doboru. Oby tak było. Skonsolidowane przychody w pierwszym kwartale grupy przemysłowej PJP Makrum było 16% wyższe niż rok wcześniej. Konkretne kwoty to 103 miliony w tym roku, 89 w zeszłym. Tutaj mówimy o dwóch segmentach. Widzą Państwo, jak to się kształtowało właśnie w segmentach przemysłu i budownictwa. Mikołaju, jak oceniasz ten pierwszy kwartał? Ogólnie jest wzrost kwartał do kwartału 16%, więc ciężko być niezadowolonym. Aczkolwiek, jak już by chciał ktoś ponarzekać, to rzeczywiście w przemyśle jest spadek. Ta koniunktura, szczególnie na rynku niemieckim, jeszcze jest daleka od oczekiwanej, ale uważam, że zarówno przemysł nadgoni tymi kolejnymi kwartałami, a ta druga część budownictwa, z racji tego, że w zasadzie większość tego portfela kończy się w tym roku, to myślę, że z tym, co mamy w portfelu i z tym, co możemy jeszcze pozyskać, że taki wynik w okolicach rekordowego dla ProIprzemu budownictwo jest nadal scenariuszem bazowym. Czas pokaże, jak będzie. Ja jednak te kwoty przeczytam, bo jednak są tacy, którzy nas tylko słuchają albo na przykład korzystają z aplikacji Spotify. Przemysł jest 59 milionów, było 65, budownictwo jest 44, było 23. No to jeżeli chodzi o budownictwo, to oczywiście nasze budownictwo, jak każde inne, nacechowane jest mimo wszystko dużą, może nie tyle sezonowością, co dużym nawarstwieniem się kosztów w niektórych kontraktach. Więc tutaj dość mało szczęśliwie w tym kwartale zapadały koszty na kontraktach budowlanych, które są podstawą do policzenia przychodu zgodnie z MSR-ami, którymi się posługujemy. Jeżeli chodzi o przemysł, to oczywiście jest tak, jak powiedział Mikołaj, czyli odczuwamy skutki osłabienia głównie za granicami Polski, ale też widzimy już powoli jaskółki powrotu na tą ścieżkę zamówień, które mieliśmy. $204 miliony złotych.
Tyle wyniosły szacunkowe przychody skonsolidowane w przypadku grupy kapitałowej Immobile. Tutaj będzie wyjaśnienie, na czym polega tutaj w ogóle struktura naszej grupy. Widzą Państwo, jak to wygląda w ujęciu na segmenty. Patrząc od lewej strony, przemysł to jest część PJP Makrum, czyli to już mamy omówione. Budownictwo, dawne budownictwo przemysłowe, omówione. Automatyka i elektroenergetyka to jest Atrem, też za nami. I developing, czyli spółka CD i konsultanci budowlani. W pierwszym kwartale 16 milionów przychodu, rok temu 22 miliony. Sławku? Sposób rozpoznawania przychodów w developingu plus to, że mamy wciąż zbyt mało budów, żeby utrzymać liniowość sprzedaży w każdym kwartale, powodują, że CDI, bo to jest nasza spółka deweloperska, CDI rozpoznaje te przychody głównie albo z dużym natężeniem, kiedy uzyskuje pozwolenie na użytkowanie. Im dalej od pozwolenia na użytkowanie, tym bardziej wyłagadzają się przychody. Więc nie ma co sugerować kwartałem. Tą spółkę zawsze warto oceniać w dłuższej perspektywie zakończonych projektów. Mikołaj, sobie komentarze? Przed nagraniem sprawdziłem i w pierwszym kwartale 2016 roku mieliśmy 20 milionów przychodu. Także minęło te kilka lat i teraz mamy 10 razy więcej przychodu. Także to pokazuje to, że nasza strategia na to, żeby nastawić się na wzrost, przyniosła pozytywny efekt. Wszystkie z naszych segmentów dały solidne wyniki przychodowe. Szczególnie cieszy wzrost w segmencie modowym. Liczymy, że ten wzrost już z kwartału na kwartał będziemy w tym segmencie widzieć. W modzie jest to wzrost z 11 milionów na 16. Tak, ale wielokrotnie już o tym mówiliśmy, cały poprzedni rok poświęciliśmy, a to czy to na przejęcia, czy na restrukturyzację, czy na zmianę modelu. No nie jest to nic zaskakującego, oczywiście to wygląda na 60%, natomiast nie jest to nic zaskakującego versus ilość energii, którą zespół w segmencie modowym włożył w to, żeby te przychody rosły. Tak, no teraz dużo zależy od szybkości wypełniania i efektywności działania w też nowych, a szczególnie nowych dla niektórych naszych przejętych marek kanałów sprzedaży. Jeszcze jeden segment, hotele, tak naprawdę hotele i restauracje. O nim mówiliśmy tydzień temu, kiedy naszym gościem był Łukasz Puszyński. Tutaj mamy nieznaczny wzrost z 33 milionów, z 33,5 na 35,5. No cóż, no to pokazuje, że spółka się dość słabo rozwija. To zachęcamy Pawła Mirskiego, Łukasza Poszyńskiego do dostosowania się do pozostałej części spółek, na przykład do segmentu modowego, który może być wzorcem do procentowego wzrostu przychodów. Trudno to inaczej skomentować, bo to tak jakbyśmy w tym segmencie po prostu przysnęli. Tak, ale ja jako przewodniczący Rady Nadzorczej Focus Hotels muszę stanąć w obronie też zarządu Focus Hotels, bo Focus Hotels jest po latach bardzo dynamicznego wzrostu i wydaje się, że jeżeli będziemy dokładać 2-3 hotele rocznie i kilka restauracji, to ten wzrost zostanie utrzymany. A akurat tak wyszło, że rzeczywiście z kwartału na kwartał ta dynamika wzrostu, znaczy porównując kwartał do kwartału zeszłego roku, mogła być większa, ale nie było żadnych otwarć dużych, to nie ma. Bardzo Ciebie przepraszam, zapomniałem, że jesteś przewodniczącym Rady Nadzorczej. Chciałem uderzyć tylko w zarząd, nie w Radę Nadzorczą. Proszę bardzo. Czy przy tej ocenie wyników mogę dać taką miniaturkę, Twoje zdjęcie z takim kciukiem w dół? Proszę bardzo, proszę. Proszę, no. Cała prawda, całą dobę. W tym tygodniu obchodziliśmy 33. rocznicę pierwszego notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Giełda ma też od kilku tygodni nowego prezesa, a ów prezes, człowiek rynku, napisał list do akcjonariuszy, w których wyklarował, o co mu chodzi, na czym się będzie skupiał. To są tak naprawdę dwa akapity, gdzie pan prezes Tomasz Bardziłowski mówi o tym, że stawia na nowych emitentów i inwestorów, rozwój misji edukacyjnej, skoncentruje się na rozbudowie oferty atrakcyjnych dla inwestorów instrumentów i coś, co tutaj myślę, że jest istotne, jeśli chodzi o dobór słów. Prezes będzie walczył o odbudowę zaufania do rynku, nie o dalszą budowę zaufania albo rozwój tego zaufania, tylko odbudowę, czyli sugeruje, że to zaufanie jest naprawdę wystawione na szwank i tak naprawdę jest w słabej kondycji. Mikołaju, jesteś człowiekiem rynku,
Jakie są Twoje życzenia do nowego prezesa warszawskiej giełdy? No, kibicuję, chociaż poprzeczka leży. Tak, zgadzam się z panem prezesem, że poprzeczka leży. My mamy 3 spółki giełdowe. PJP Makrum debiutowało w 1999 roku, GKI w 2007, a Atrem w 2008. I taka jedna statystyka. W 2007 roku odbyło się na polskiej giełdzie 81 debiutów w ciągu roku. W zeszłym roku debiutów spółek, które nie były wcześniej nigdzie notowane, był jeden. To jakaś pomyłka chyba była. Jeden. W sensie... nie, weszli było... przypadkiem? Nie. To był akurat debiut udany zresztą Murapolu, dewelopera. Inne to były tylko przejścia. Tych przejść było 7, więc te statystyki są miażdżące. Ta poprzeczka leży. My oczywiście kibicujemy. Kibicujemy temu, żeby giełda odzyskała to swoje miejsce finansu, takiego miejsca, które finansuje rozwój. Chętnie byśmy wtedy z tego skorzystali, może w przyszłości na przykład, żeby przyspieszyć ten dynamiczny rozwój Focus Hotels, w której w radzie też jesteś. Także kibicujemy, żeby to był sukces, to przywracanie odpowiedniego miejsca dla giełdy papierów wartościowych. No, 2 akapity, 1 duży epitet, nieźle, niezły początek. Rozumiem, że jest troszeczkę jak w instytucjach kościelnych, czyli my wszyscy tworzymy giełdę. My inwestorzy, my spółki. To my jesteśmy giełdą, nawet można powiedzieć. Tak. GPW jesteśmy. Jest tylko platformą, gdzie można handlować. GPW jest platformą, na której można handlować. No ja, panie prezesie, zresztą bardzo szanuję pana Tomasza, ja, panie prezesie, mogę obiecać, że się poprawię w zasadzie i że pomogę odbudowywać to. No ja jestem ruiną inwestycyjną faktycznie. Nie mówię o wynikach moich inwestycji, tylko o samej aktywności. Postaram się poprawić, bo co mogę powiedzieć więcej? Po jednej krótkiej, złotej radzie dla pana prezesa od was. No to nas zaskoczyłeś, co? Bardzo. To jest, wiesz, jest taki dowcip, jak oczywiście nie mówię o naszych restauracjach czy restauracjach hoteli Focus, ale przychodzi klient, siada przy stoliku, zamawia danie i zamawiając danie mówi: poproszę bigos i dobrą złotą radę, szanowna pani. Przynosi kelnerka bigos, stawia, na co gość mówi: a dobra rada? Ona nachyla się, rozgląda i mówi: niech pan tego nie je. Więc ty chcesz, żebyś był udzielili jakiejś dobrej rady fachowcowi, który pochodzi z tego rynku i podjął się tego wyzwania. No ja osobiście nie jestem w stanie tego zrobić, bo uważam, że moje kompetencje są daleko w krzakach, bo jeżeli chodzi o umiejętności działania czy wyzwania podjęte przez pana Bardziłowskiego. Ty bardziej liczę, że teraz Mikołaj powie: a moje kompetencje pozwalają mi udzielić takiej rady. Nie, my wszyscy niech mamy. Niech pan tego nie je. W ostatniej odpowiedzi Sławek też podkreślił to, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zwiększać świadomość tego, jak ważna jest giełda dla wszystkich nas, dla gospodarki, dla społeczeństwa, dla przedsiębiorców, dla wszystkich, więc po prostu będziemy wspierać pana prezesa w budowaniu tej świadomości i liczymy, że on też będzie odnosił na tym polu sukcesy. Rzut oka na kursy akcji. Spółka Atrem 11,85 zł, PJP Makrum 20,50 zł oraz grupa kapitałowa Immobile 3,56 zł. Dziękujemy za wszystkie lajki, udostępnienia i komentarze. Dzięki wam przekroczyliśmy 4000 subskrybentów. To dużo jak na spółkę giełdową. Takich tam maluchów YouTube'owych typu KGHM to już dawno przegoniliśmy. Teraz Orlen odczuwa nasz oddech za plecami. Przypominamy też, że jesteśmy aktywniejsi na platformie Twitter czy też X. Tam również można do nas pisać. Z takich ogłoszeń cały czas przypominamy o tym, że 21 czerwca odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy. To jest dzień, w którym będzie też mecz Polska-Austria na Euro. Ale będzie można ten mecz zobaczyć w otoczeniu akcjonariuszy czy też zarządu, obecnego tutaj zarządu GKI. Ty będziesz komu kibicował? Świetne to było! I jeszcze chciałem zaprosić do serwisu odbierzniespodziankę.pl, gdzie są wyjątkowe oferty i
tam również wkrótce szukujemy coś nowego. Przepraszam, już mam odpowiedź właściwą. Naszym akcjonariuszom. To się odpowiada biało-czerwonym. Okej, okay, ale ja naszym akcjonariuszom, wiesz, bo tak skleiłeś te wątki, ja się zamyśliłem i... Dziękujemy i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.